Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś, jak widzicie po tytule, oczywiście są odpowiedzi na Wasze pytania. Pytania dostałam bardzo dużo i na YouTubie, i na Snapchacie też, więc przechodzę od razu do rzeczy i mam nadzieję, że nie będę musiała to po prostu podzielić na dwie części, żeby się filmik nie wydłużył za bardzo. Pierwsze pytanie, które dostałam, to czy chciałabym mieszkać w Polsce czy we Włoszech? Ja mam tak naprawdę takie rozwiązanie, że chciałabym mieszkać tutaj we Włoszech, ale mieć taką pracę, że co, nie wiem, 3 miesięcy muszę pojechać na 2 tygodnie do Polski. O, coś takiego. Bardzo bym chciała właśnie częściej być w Polsce, żeby i tak też trochę podróżować w Polsce, ale myślę, że po prostu przez to, że ja się tutaj urodziłam, to więcej znam po prostu o kultury i tak czuję się bardziej swoją tutaj. I to jest właśnie też powód, dlatego ja nazywam się Niepolka, bo przez wiele lat po prostu walczyłam ze sobą, nie wiedząc, czy jestem Włoszką, czy jestem Polką. I tak wyszło w końcu, że jestem Włoszką, Niepolką, ale Polką, Niepolką, więc jakoś tak wszystko się wymieszało we mnie przez wiele lat i właśnie przyszłam do związku, że czuję się Włoszka z polskim sercem i myślę, że to właśnie by było najlepsze rozwiązanie, mieszkać tutaj we Włoszech i podróżować więcej do Polski. Drugie pytanie to jak się moi rodzice poznali. Więc tak, moi rodzice poznali się jak wiele par, czyli na wakacjach, tylko że oni się poznali w Rumunii i to w roku 75, nie, 4. Więc po prostu tak wyszło, że moja mama wyjechała właśnie do Rumunii z koleżanką. Koleżanka, która teraz mieszka w Stanach, więc też dużo międzynarodowości tutaj. Mój tata ze swoimi kolegami, trzech ze swoich kolegów, to właśnie pojechali samochodem, oczywiście, do Rumunii na wakacje. Wtedy mój tata miał dziewczynę, która nie pojechała na wakacje razem z nimi, bo po prostu większość z nich po prostu szukało, no wiadomo, no, jak się ma 20 parę lat, to nawet w 75 roku się nie myślało o wielkich związkach. I po prostu wyszło tak, że oni się poznali w dyskotece i mój tata nie lubi chodzić na dyskotekę w ogóle i po prostu tam się poznali, się zakochali, mój tata byli razem, nie wiem, z tydzień, mój tata wrócił do domu, zostawił swoją dziewczynę, bo powiedział, że poznał kobietę swojego życia i potem w Boże Narodzenie mój tata właśnie ze swoimi kolegami pojechał znowu samochodem do Polski, żeby poznać rodziny mojej mamy. I oczywiście moja babcia była bardzo zadowolona z tego. Potem w kwietniu moja mama przyjechała tutaj na Wielkanoc, czy na wakacje, już nie pamiętam. I właśnie w 75 roku na Boże Narodzenie brali ślub w Polsce i 4 miesięcy później, bo tyle musiała moja mama poczekać na paszport, moja mama przyjechała tutaj do Włoch i stąd się już nie ruszyła. Trzecie pytanie to moje ulubione miejsce w Polsce i we Włoszech. Tutaj mam trochę trudności, bo Polską tak naprawdę za bardzo nie znam, czyli nie podróżowałam za bardzo w Polsce. Tak samo tak naprawdę we Włoszech nie podróżowałam za bardzo, ale więcej na pewno niż w Polsce. Moje ulubione miejsce we Włoszech, oprócz Turynu, którego ja bardzo, bardzo lubię, to chyba jest Sycylia. Bardzo tam się dobrze poczułam. Fajnie, super po prostu widoki, morze jest i dla mnie to jest wielki plus i bardzo dobrze się tam je. A w Polsce, no tak naprawdę najładniejsze miejsce na ziemi to dla mnie to jest Kania Polska. To jest taka bardzo mała miejscowość, gdzie
po prostu spędzałam swoje wakacje jako dziecko i jako nastolatka, które ma mniej niż 100 mieszkańców chyba. Jeżeli ktoś mnie ogląda z Kanii, to pozdrawiam bardzo serdecznie. Ale no nie wiem, no bardzo lubię Stare Miasto w Warszawie, bardzo, bardzo lubię. Kraków też jest fajny, no w ogóle myślę, że Polska jest cała bardzo fajna, ale no nie, muszę się przyznać, najfajniejsze miejsca no, jak dla mnie w Polsce to są lasy. Po prostu jak mi się tęskni za Polską, to zawsze myślę o lesie, żeby właśnie jakieś po prostu się przejście po lesie. O. Okej. Marta Torres dużo pytań mi zadaje o temacie mojej dwujęzycznej, moich dwóch języków. O. Dużo jest tych pytań, ale ja próbuję tego opowiedzieć. To jest tak, moja mama jest Polką, mój tata jest Włochem i po prostu ja się polskiego uczyłam jeżdżąc do Polski, bo jak ja się urodziłam, to moja siostra już miała 9 lat prawie i z nią moja mama mówiła bardzo dużo po polsku przez te pierwsze lata, jak była moja siostra, bo moja mama była tutaj już krócej po prostu i jak i moja mama mówiła do mojej siostry po polsku i mój tata do niej mówił po włosku, więc ona była dwujęzyczna. Ale jak ona zaczęła chodzić do szkoły, to po prostu miała trochę trudności z włoskim, językiem. I nauczycielka wtedy, niestety w latach 80. to nie było najlepiej po prostu, to nauczycielka zapytała się mojej mamy, żeby ona przestała mówić po polsku z moją siostrą, bo ona miała trudności właśnie w szkole. Ale tak naprawdę wyszło, że moja siostra po prostu nie lubiła tego przedmiotu. Ona nie lubiła włoskiego, się uczyć historii i takiego typu humanistycznym, można powiedzieć, przedmiotów, bo ona woliła matematykę. Więc po prostu tak wyszło, że przez tej nauczycielki moja siostra już się tak nie rozwijała z polskim językiem i ja tak samo oczywiście, bo moja mama myślała, że właśnie ona coś tam źle zrobiła i ze mną mówiła cały czas po włosku. Znaczy moja mama normalnie coś tam mówi po polsku tak na co dzień, ja też tak mam, moja siostra tak ma, nawet mój tata tak ma, bo jakoś tak łatwiej coś tam przychodzi po polsku, ale ja jestem przyzwyczajona od całego życia, że moja mama mówi do mnie po włosku. Jedyne momenty, w których moja mama mówiła do mnie po polsku, to kiedy było ktoś polski u nas w domu, jak dzwoniła do Polski i jak właśnie żeśmy jechali do Polski, bo ja przez 18 lat jeździłam co roku do Polski, co najmniej na miesiąc, jak nie dwa na wakacjach. I po prostu, żeby się dogadać z babcią, z dziadkiem, z całą rodzinką, żeby się bawić z kimś, to po prostu musiałam się tego języka nauczyć. Więc po prostu tak. Marta pyta się też, czy nie zbuntowałam się w ciągu dojrzewania, że nie chcę mówić po polsku. Nie, ja tego nie miałam, ale znam ludzi, którzy tego mieli i do tej pory nie mówią po polsku, nawet jeżeli tego zrozumieją bardzo dobrze. To jest po prostu kwestia charakteru i jakim jesteś, jak podchodzisz do faktu, że jesteś inny, bo po prostu to tak jest, bo to nie jest trudne, to nie jest łatwe z tym żyć, bo na przykład jak dla mnie mieć dwóch języków w głowie non-stop, to oznacza, że ja zawsze mam drugie rozwiązanie na wszystko i zawsze myślę, że jest inna opcja, jest druga opcja, o której mogę myśleć. A normalnie ludzie tak nie mają. I to jest trudne.
I najtrudniej jest to, jak jesteś dzieckiem i właśnie uczysz się tych dwóch języków. I w pewnych momentach to po prostu wszystko ci się myli w głowie, bo ty rozumiesz i jednego, i drugiego, tak normalnie. I czasami nam się tak zdarzało z siostrą, że jak żeśmy wracały właśnie z Polski i żeśmy wychodziły na podwórku, żeby się bawić z innymi dzieciami, to potem żeśmy wracały w płacz do mamy, że nikt nas nie rozumie, moja mama, ale po jakiemu do nich mówisz? Więc to było tak, teraz to jest fajne, można się z tego pośmiać, ale wtedy to nie było takie fajne, zwłaszcza dla mojej siostry, bo ona, ja mam włoskiego imiona, czyli Susanna przez S, a moja siostra nazywa się Dorota, więc ona ma nawet dziwne imię. I jeszcze do tego, że moja mama przyjechała tutaj 40 lat temu, kiedy ta emigracja z różnych krajów tutaj nie była taka, po prostu nie zdarzała się tak często. Więc teraz to jest bardziej normalne, ale wtedy to ja w szkole byłam jedyną osobą, która miała rodzica niewłoskiego. Więc to było trudne, dziwne dla wszystkich, ale to jest po prostu bardzo kwestia osobowości, bo na przykład ja bardzo lubię mówić po polsku, bardzo lubię przyjeżdżać do Polski, bardzo lubię polskich tradycji i w ogóle bardzo czuję się zaangażowana z tym, bo po prostu to dla mnie jest moja część, która nie mogę odrywać. Jakby to było moje serce. O. A moja siostra z tym podchodzi do tego trochę inaczej. Trochę mniej jeździ do Polski, ale ona ma też lęk latania, więc biedna, no nie może przecież tyle godzin jeździć samochodem, żeby zobaczyć na tydzień rodzinę. Ja tego rozumiem bardzo dobrze. Ale po prostu ona ma inną relację z tą polszczyzną. Każdy z nas po prostu to ma. Na przykład ta koleżanka mojej mamy, która teraz mieszka w Stanach, ona ma dwóch synów i jedna córka. Pierwszy syn tak się zakochał w Polsce, że on po prostu w Polsce mieszka. Od wielu lat, tam się żenił i tam ma dzieci. Drugi syn rozumie bardzo dobrze polskiego, ale ani słowa nic ci nie powie. Córka, to ona mówi po polsku, jeździła jak było dziecko do Polski, utrzymuje kontakt z Polską, ale została u siebie, więc po prostu każdy ma to inaczej i zależy też po prostu od swoich interesach, zależy myślę od wielu rzeczy, więc jedyną radą, którą mogę ci podać, Marto, to jest po prostu, żeby się nie zbuntować. Nie bierz to osobiście, że twój syn na przykład nie chce mówić po polsku, bo może to kiedyś zrozumie, że no chyba powinienem, albo po prostu jego to za bardzo nie interesuje. To po prostu tak jest. To jest tak samo jak na przykład, nie wiem, mój tata gra w tenisa, ja bardzo lubię grać w tenisa, a moja siostra tego nienawidzi. No, nienawidzi to nie, ale po prostu jej to nie interesuje. Więc to jest to samo, naprawdę to jest to samo. Wiem, że korzenie są bardzo ważne, ale nie dla każdego. I każdy znajdzie swoich korzeni w innym miejscu, w innym temacie po prostu. Więc mam nadzieję, że twój syn będzie świetnie mówił i po polsku, i po hiszpańsku, i po jakiemu mu się chce mówić, bo jak będzie mówił w wielu językach, to będzie miał większy mózg i na pewno łatwiej będzie mu w życie. Ale jeżeli tak nie będzie chciał, to po prostu jako mama będziesz wiedziała, co robić. Jestem pewna z tego, więc nie przejmuj się, będzie dobrze.
Kochani, już widzę, że filmik się wydłuża za bardzo, więc filmik będzie podzielony na dwie części. Oczywiście druga część już będzie już niedługo i dziękuję, że byliście ze mną na te parę minut razem. Ja oczywiście się z Wami żegnam, ściskam, całuję i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!